11 kwietnia w sobotę, w ten wielkanocny poranek, w to święto, w które możemy wspominać to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. I dzisiejszy fragment, kiedy będziemy kontynuować czytanie Psalmu 27, kiedy rozmyślałam o tym, jak niesamowicie wkomponowuje się w ten dzień i w to, jak Bóg próbuje nas prowadzić do przekonania, że bycie w Nim, zamieszkanie w Nim jest najlepszą. Opcją w naszym życiu, i przypominanie sobie tego, co On zrobił dla nas, pomaga nam zbliżyć się do Niego i być tam, gdzie On. Czasami nasze życie jest tak z daleka, tak od czasu do czasu do Niego przychodzimy. Od czasu do czasu sobie przypominamy, i wtedy przychodzimy do kościoła albo um, otwieramy Jego słowo. Od czasu do czasu słuchamy tylko kazań. ale Bóg by chciał, żebyśmy w nim zamieszkali. I dzisiaj, kiedy będziemy czytać werset czwarty i piąty. To chciałbym, żebyśmy rozważyli go właśnie w kontekście tego, co dokonało się na krzyżu i co Bóg zrobił dla naszego zbawienia. Czytamy tutaj o jedno proszę Pana i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Pana i dowiadywał się w Jego świątyni. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli, w swoim przybytku, schowa mnie w ukryciu swego namiotu i wyniesie mnie na skałę. Wiecie, bycie z Bogiem może mieć różne poziomy. Możemy być z Bogiem od czasu do czasu, możemy być z Bogiem w momentach, kiedy jest nam bardzo źle, zazwyczaj wtedy przybliżamy się do Niego. Kiedy jest nam dobrze, to Mu dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, ale mamy swoje sprawy, mamy swoje radości i jesteśmy trochę z dala. I wierzę, że Bóg chce pociągnąć nasze serce przez swoją miłość, przez to, co zrobił dla nas, okazując tak wielką troskę że pragnął, żebyśmy wszyscy znaleźli się w jego królestwie dlatego posłał swojego syna żebyśmy mogli być zbawieni bo wiecie jako grzeszni ludzie jesteśmy zdala od bożych spraw od duchowych rzeczy nie jesteśmy w stanie spełniać tych wymogów prawa i tego jaki jest bóg być na tyle świętymi żeby móc zbliżać się do boga I dlatego bóg wymyślił tak cudowny plan zbawienia jakim było posłanie swojego syna Jezusa Chrystusa w którym przez wiarę doświadczamy usprawiedliwienia oczyszczenia z naszych grzechów i wtedy mamy dostęp do Ojca, możemy przybliżyć się do Boga, być z nim zawsze. Te słowa tutaj mówią o tym, żeby zamieszkać w Bogu. Wiecie, kiedy Jezus został posłany tutaj na Ziemię, został nazwany Emanuel, Bóg z nami. Jest powiedziane, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Bóg pragnął zamieszkać w nas, ale On pragnie również, żeby, żebyśmy my zamieszkali w Nim, żebyśmy my mieli w Nim dom, żebyśmy przebywali w Nim, żebyśmy byli zawsze w Jego sprawach. Żebyśmy rozmyślali o duchowych rzeczach, żebyśmy byli z Nim tak blisko, byśmy rozumieli, o czym On myśli i czego On pragnie. Tu jest mowa o tym, że Dawid pragnie zamieszkać w domu Pana. Po wszystkie dni chce oglądać piękno Pana. Kiedy jesteś z kimś w domu, to masz do Niego dostęp. Możesz Go często widywać, możesz patrzeć na Niego, możesz z Nim rozmawiać, możesz się Nim zachwycać. Tak samo jest z Bogiem, jeżeli jesteśmy w Jego sprawach, w Jego domu, to mamy do, do Niego ciągle dostęp. Możemy zachwycać się Nim, możemy Go widzieć w różnych przejawach miłości i dobroci. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie byli tylko jakimiś przybyszami czy gośćmi, tylko żebyśmy byli domownikami Boga. Żebyśmy byli tam, gdzie jest On. Tym bardziej, że On nazwał nas swoimi dziećmi. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Oila przebywa Jego Duch Święty w nas. A dzieci są tam, gdzie jest ojciec. Dzieci przebywają w domu. Nie są na zewnątrz, nie są zostawiane same, ale przebywają tam, gdzie jest rodzina, gdzie jest ich ojciec. Dlatego jesteśmy wezwani do tego. Bóg mówi do nas: Chodź bliżej, chodź do mojego domu, zamieszkaj ze mną. Bądź w moich sprawach, patrz na moje piękno, patrz na moją czystość. Żeby cały Twój świat został przemieniony przez to, jak ja wyglądam, jak ja się zachowuję, kim ja jestem, żeby w Twojej głowie, bo mnóstwo myśli odnośnie mojego świata, mojej osoby, te wszystkie rzeczy, które są z tej ziemi, które są przemijające, które są ulotne, niech nie zajmują Twojej uwagi. Ja chcę być w centrum, ja chcę, żebyś patrzył na mnie. Skryje mnie, bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie mnie na skałę. W Bogu możemy się skryć. Nie tylko przed tymi rzeczami, które są na zewnątrz, które nas niepokoją, ale możemy skryć je również przed samym sobą. Bo czasami różne lęki, niepewności, różne słabości naszego charakteru doprowadzają nas do rozpaczy. Widzimy, jacy jesteśmy, nie potrafimy nic z tym zrobić. Ale w Bogu możemy się skryć. My świętujemy teraz to, co zrobił Jezus Chrystus dla nas, ponieważ wiemy, że On jest Zbawicielem. Oddając swoje życie na krzyżu, pokazał, że Bóg kocha, że Bóg się troszczy i że Bóg ratuje, bo przez ten akt zostaliśmy uratowani. I kiedy o tym rozmyślamy, to jesteśmy przyciągani do Boga bliżej. Wtedy rozumiemy, że On rzeczywiście jest skałą zbawienia, czyli skałą ratunku, bo zbawienie nie chodzi jedynie o to, że będziemy w przyszłości w niebie, na zawsze, już kiedy Jezus Chrystus powróci, ale zbawienie też polega na takim codziennym ratunku. Bóg codziennie nas ratuje od różnych przykrości, trudności, rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. On jest skałą zbawienia, On jest tym, do którego możemy przyjść i na nim polegać. Dawid mówi tutaj o przychodzeniu do Boga, o tym, że Bóg otwiera swój namiot, tak? otwiera swój przybytek i że można do niego wejść i można tam się schować. I w Starym Testamencie droga do nieba nie została jeszcze utarowana, i wszystko, co symbolizowało dopiero to, co Jezus dokona na krzyżu, czyli świątynia, całe rytuały, które były w świątyni, one wskazywały na to, co się wydarzy w przyszłości. Ale ludzie jeszcze nie mogli doświadczyć w pełni tego, czego my doświadczamy, przyjmując ofiarę Jezusa. Teraz rozzasłona została rozdarta w świątyni, także już nie ma oddzielenia między Miejscem Świętym i Najświętszym. Możemy wejść tam, gdzie jest sam Bóg, możemy przyjść pod sam tron Boga, możemy naprawdę zamieszkać tam, gdzie jest Bóg. I Bóg mówi: okej, okay, jeżeli przyjąłeś to, co dałem dla ciebie, jeżeli przyjąłeś mojego syna, to jesteś oczyszczony i usprawiedliwiony i możesz podejść bliżej, możesz codziennie spędzać czas ze mną. Możesz rozmawiać ze mną wprost, nie przez pośredników, ale twarzą w twarz. I to jest wielki zaszczyt, to jest e, wielka odpowiedzialność też, kiedy rozumiemy te sprawy i kiedy korzystamy z tego prawa. Kiedy nie jesteśmy tylko od czasu do czasu gdzieś przechodniami, <grych> tylko jesteśmy domownikami Boga kiedy przyjmujemy na co dzień to, co Bóg dla nas robi. Drogi Boże, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za wszystko, co dla nas robiłeś, i jesteśmy w stanie pojąć tak naprawdę głębi Twojej miłości i poświęcenia. Dopiero tego kawałeczek tego wszystkiego pojmujemy, ale, ale chcemy, żebyś rozszerzył nasze serca, chcemy, żeby być jeszcze bardziej uważnymi na Twoją miłość, żeby ją zauważać. I w tym, kiedy czytamy Twoje słowo i rozumiemy, Jakie podjąłeś kroki, żeby przybliżyć się do nas, żeby otworzyć nam drogę do nieba, ale również tak na co dzień, kiedy ratujesz nas z różnych sytuacji, których nie widzimy, żebyśmy je zauważali, żebyśmy byli wdzięczni, żebyśmy chodzili w bojaźni przed Tobą. Takim głębokim zrozumieniu tego, że Ty jesteś, który jesteś, że Ty nas nigdy nie zostawiasz. My dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, że Go posłałeś tutaj na ziemi. W imieniu którego jesteśmy zbawieni i uratowani, w imieniu którego wszystkie nasze grzechy są wybaczone, nasze choroby są uleczone, nasze słabości są wymazane i zamienione w mocne, silne cechy. Dziękujemy Ci Boże za tą moc zbawienia, którą niesiesz i którą już teraz możemy odczuwać. Chociaż dopiero w przyszłości będziemy przez całą wieczność spędzać z Tobą czas, to już teraz możemy mieć taką namiastkę i przychodzić do Ciebie i doświadczać pokoju i radości. Dziękujemy Ci za ten dzień, w którym też rozważamy to wszystko, co uczyniłeś dla nas. Możemy sobie przypomnieć, możemy to uszanować i wielbić Ciebie za to i cieszyć się tym. Dlatego, że to jest bardzo radosne święto. To jest święto, które Mówię o tym co najważniejsze, o pojednaniu z Bogiem, o pojednaniu człowieka z Bogiem. Tobie niech będzie chwała. Dzisiaj niech ten dzień będzie wypełniony myślami o Tobie, o Twojej dobroci, miłości. Modlimy się o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, dziękuję wam za to, że byliście. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, za wasze modlitwy, które też piszecie pod spodem. Ja je wszystkie czytam, nie wszystkie lajkuję, nie wszystkie może yy, serduszkuję, ale wszystkie czytam i dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną, że możemy razem tworzyć taką społeczność wierzących, którzy nie tylko od czasu do czasu są w domu Pana, ale na co dzień są domownikami. Do zobaczenia jutro, też w tym bardzo szczególnym dniu, w niedzielę Wa Wielkanocną. Do zobaczenia, pa. pa trzymajcie się.